Pomimo tego, że od blisko 2 tygodni spadają hurtowe ceny benzyn, nie odczuwają tego kierowcy tankujący benzyny. W tym tygodniu benzyna 98-oktanowa kosztuje niezmiennie 5,39 zł, natomiast benzyna 95 podrożała o 1 grosz i kosztuje 5,09 zł. Aż o 5 groszy na litrze wzrosła również cena oleju napędowego, wycenianego średnio na 5,29 zł, oraz o 2 grosze podrożał autogaz, który kosztuje 2,56 zł, i to jest najwięcej w 2018 roku. Od początku października cena ropy na światowych giełdach spada i aktualnie w Londynie za baryłkę surowca płaci się 70-72 dolary. Cena ropy spada pomimo tego, że obowiązują już amerykańskie sankcje nałożone na Iran. Powodem spadków jest nadpodaż surowca. Agencja Reutera donosi, że 3 czołowych światowych producentów ropy, Stany Zjednoczone, Rosja i Arabia Saudyjska, było w stanie wyprodukować dziennie łącznie ponad 33 miliony baryłek surowca. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym spadkom jest decyzja Stanów Zjednoczonych, które zezwoliły 8 krajom importującym ropę z Iranu na kontynuowanie tego przez okres 180 dni. W cennikach krajowych producentów paliw widzieliśmy w tym tygodniu znaczące obniżki. Benzyny potaniały średnio o 140-160 zł na metrze sześciennym, olej napędowy o blisko 100 zł, i olej opałowy o blisko 130 zł. Tak znaczące obniżki dają nadzieję na to, że w przyszłym tygodniu na stacjach benzynowych potanieją również paliwa. Przewidujemy, że benzyny mogą potanieć o blisko 10 groszy na litrze, natomiast olej napędowy i autogaz o 5 groszy.